Szanowni, na ostatniej lekcji rozpoczęliśmy badanie nowego zjawiska. Zakończyliśmy zajmowanie się siłą wyporu i prawem Archimedesa i przenieśliśmy się ze średniowiecza do oświecenia. Do XVII wieku, do początków oświecenia, do epoki, która zerwała ze średniowiecznym dogmatem nieomylności starożytnej nauki i wprowadziła do naszej cywilizacji, do naszej kultury doświadczenie jako narzędzie poznania. No, w dużym stopniu, a właściwie absolutnie do tej pory doświadczenie jest podstawowym narzędziem naukowego poznania w naukach przyrodniczych. Dobrze, pozwolę sobie się zmniejszyć. I przez kilka lekcji będziemy się zajmować zjawiskiem ciśnienia. Najpierw ciśnienia atmosferycznego, potem ciśnienia cieczy czy wody, a potem uogólnimy to sobie na ciśnienie gazów i ciśnienie cieczy w ogóle. No i tu będzie przewijać się nazwisko Ottona von Guericke, polityka, biznesmena, piwowara, jakbyśmy powiedzieli, magdeburskiego, ale również naukowca, który przeszedł do historii między innymi z powodu fundamentalnego eksperymentu, w którym dowiódł, że to, w czym znajdujemy się na co dzień i czego zupełnie nie dostrzegamy i na co zupełnie nie zwracamy uwagi, to znaczy powietrze, ma pewne ciekawe, tajemnicze, a czasem nawet groźne własności. No, ja już bym powiedział, że w odróżnieniu do Ottona von Guericke, to wy pewnie coś już wiecie na temat różnych zabawnych własności powietrza. No, na przykład jadąc z rodzicami szybko samochodem, jeżeli wystawi się rękę za okno, to widać, że to powietrze stawia taki opór, tak? Ciśnie na tą rękę, można by powiedzieć. No właśnie, Otto von Guericke nie jeździł samochodami, więc nie mógł tego wiedzieć. A my na lekcji wykorzystaliśmy trzy różne przyrządy. Taką przyssawkę służącą do naprawiania drobnych wgnieceń w karoserii, przetykaczkę do syfonów i rur kanalizacyjnych, no i szklankę z wodą i kartkę papieru. No i cały dowcip polegał na tym, że przekonaliśmy się, że jeśli tak przyłożyć, tak jak to tam się robi, jeden z tych ramion tej przytychaczki trzeba odchylić, przyłożyć to do powierzchni gładkiej i następnie to z powrotem zamknąć, to tak nie można tej przytykaczki oderwać. Ktoś tam już powiedział, że to dlatego, że się przyssała. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy nie nazywali tego zjawiska przyssaniem się. Będziemy o tym, skąd ono się bierze, będziemy jeszcze dokładnie mówić, ale broń Boże, nie chodzi o to, że się przyssało. Więc pamiętajcie na przyszłość. Podobnie ta przytykaczka do rur kanalizacyjnych, ona ma tutaj plastikową rączkę i taką gumową, taki gumowy dzwon. Jeżeli się ją wciśnie i usunie się przynajmniej częściowo powietrze z tego gumowego dzwonu, to potem nie można jej oderwać od tej powierzchni. Nie można jej oderwać. No i tutaj widzimy tu czterech panów podnosi stół, ciągnąc za te przyssawki, a tu dwie panie, jedna ciągnie za przyssawkę, a druga za przetykaczkę, też podnoszą stół i w obu wypadkach to jest udany eksperyment. Natomiast no, tutaj mamy to doświadczenie ze szklanką wody, do której przykładamy kartkę papieru i odwracamy do góry dnem, no i jak się okazuje, woda się nie wylewa. No. Momencik, bo tu coś jeszcze raz musimy kliknąć. Szanowni, chciałem wam pokazać.
zwykły papier z drukarki, wycinam z niej taki kwadrat czy prostokąt troszeczkę większy niż otwór szklanki. No i teraz przykrywam szklankę tym papierem. Starannie obracam do góry dnem i puszczam. No i jak widać, papier się utrzymuje, woda się nie wylewa. No właśnie, to doświadczenie trzeba wykonywać z dala od urządzeń elektronicznych, nie tak jak ja w pobliżu komputera, z którego nagrywałem ten film. I tam opuściłem jedno słowo, kiedy mówiłem starannie, dochodziło o to, że starannie dociskam ten papier. Trzeba go starannie docisnąć. No i teraz jest pytanie, jaki jest tego wniosek. No i najprostszy wniosek taki, jaki można sobie wyobrazić, jest taki, że to powietrze, które, jeżeli usuniemy powietrze, wyciśniemy powietrze spod tej przyssawki albo spod tej przetykaczki, to powietrze, które znajduje się na zewnątrz, wywiera siłę skierowaną, no właśnie, jak skierowaną, tego żeśmy jeszcze nie sprawdzili, ale sprawdzimy na lekcji, że to jest siła zawsze skierowana prostopadle do powierzchni, do której przyłożona jest ta przetykaczka czy przyssawka. No tutaj widać zdjęcie ze strony na Allegro, na której można kupić te przyssawki. I tu widać, że ktoś próbuje wyprostować wgniecenie, zdaje się, w drzwiach czy w czymś podobnym, czy w boku samochodu. No więc tu siła działa akurat w tym kierunku, tak? Nie pionowo w dół, tylko prostopadle do powierzchni, do której ta przyssawka jest przyłożona. I to sobie jeszcze sprawdzimy na lekcji, będziemy przytykać te przyssawki do różnych powierzchni pod różnym kątem i przekonywać się, że za każdym razem rzeczywiście ona się przysysa i nie możemy ją odciągnąć w kierunku prostopadłym do tej powierzchni. Zresztą już to żeśmy też i sprawdzali tutaj przy pomocy tej przyssawki, że w poziomie można ją przyciągnąć bez żadnego problemu, tej przetykaczki, a w pionie do góry nie można było jej przyciągnąć. No więc z tym wiąże się zjawisko ciśnienia. Zjawisko ciśnienia, w tym wypadku ciśnienia atmosferycznego, to atmosfera, pomimo że na co dzień jej nie dostrzegamy, wywiera ciśnienie i to ciśnienie w ten sposób można zaobserwować. No i definicja ciśnienia jest taka, że to jest stosunek siły parcia powietrza czy tego, co ciśnie na powierzchnię, przez pole tej powierzchni. No i stąd od razu można wywnioskować z tej definicji, że to parcie, ta siła parcia na powierzchnię, to jest proporcjonalna do pola powierzchni, no i ten współczynnikiem proporcjonalności jest ciśnienie. Kolejna relacja proporcjonalności w fizyce. A to już dopiero co skończyliśmy semestr, czy kończymy właśnie semestr, a to już jest chyba trzecia czy czwarta relacja proporcjonalności, którą żeśmy poznali. Jednostki, tak jak zawsze, nowa wielkość dziedziczy jednostki, można powiedzieć, po swojej definicji. Jeżeli to jest stosunek, to tu też będzie stosunek. W liczniku jest siła. Jednostką siły w układzie SI są newtony, a w mianowniku pole powierzchni jednostką pola powierzchni w układzie SI są metry kwadratowe. Ta jednostka nazywa się Pascal. Od Blaise Pascala, wybitnego myśliciela francuskiego, filozofa, matematyka, fizyka. Jak zwykle oznaczamy to z dużej litery, natomiast wymawiamy i piszemy tak w spolszczonej wersji. No i to, co to jest Pascal, to łatwo sobie zapamiętać, pamiętając o takim dowcipie, kiedy Einstein, Newton i Pascal grali w chowanego i Einstein krył, no tam odliczył do 20, odwraca się, Pascala nie widać,
A Newton stoi tuż przed nim na asfalcie i tylko stoi w środku kwadratu o boku 1 metra, czyli o powierzchni 1 metra kwadratowego. No i Einstein mówi: słuchaj, Newton, o co chodzi? Dlaczego ty się nie chcesz bawić? Przecież ja cię zaraz zaklepię. A Newton mówi: a ja nie jestem Newton, ja jestem Pascal. No, mam nadzieję, że pamiętacie, na czym ten dowcip polega. No dobrze, no i teraz o tym ciśnieniu atmosferycznym można jeszcze powiedzieć tyle, że jego wartość oczywiście trochę zależy od pogody. Wszyscy słyszeli o wyżach i niżach. Zależy też od wysokości nad powierzchnią Ziemi. Im wyżej, tym ciśnienie atmosferyczne jest niższe, ale generalnie przy powierzchni Ziemi średnia wartość wynosi około 10 N na centymetr kwadratowy. 10 N to jest waga 1 kg na centymetr kwadratowy. Centymetr kwadratowy to jest troszeczkę więcej niż centymetr tutaj, bo to wszystko zależy od powiększenia ekranu i takich różnych innych czynników, no ale to jest papier milimetrowy i na tym papierze milimetrowym jedna kratka to jest centymetr na centymetr, czyli centymetr kwadratowy. Więc na taką powierzchnię ciśnienie atmosferyczne, atmosfera wywiera ciśnienie jednego od 10 newtonów, czyli odpowiadająca odważnikowi o masie, wadze odważnika o masie 1 kg. No i taki uczeń ważący 60 kg, znaczy mający masę 60 kg, waży około 600 newtonów. No a ciśnienie atmosferyczne wywiera parcie 600 newtonów. Skoro na 1 centymetr wywiera parcie 10 newtonów, to na 600 newtonów wywiera parcie na powierzchnię 60 centymetrów kwadratowych. 60 centymetrów kwadratowych to jest prostokąt 4 razy 15. Na taki niewielki w sumie prostokąt atmosfera wywiera parcie równe ciężarowi osoby o masie 60 kg. To jest całkiem poważna siła.